Bartosz Slisz opuści Legię Warszawa. Taką informację podał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki. Polski pomocnik ma zasilić Atlantę United. Co to jest za klub? Dlaczego Slisz się tam przynosi? Czy to jest dobry kierunek dla tego zawodnika? Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce, odcinek poświęcony indywidualnemu transferowi. Na gorąco kilka informacji zebranych, kilka rzeczy sprawdzonych, także dzisiaj właśnie o tym, o Bartoszu Sliszu, który najpewniej wkrótce opuści Legię Warszawa. Na samym początku dajcie koniecznie znać, co wy o tym transferze myślicie, czy popieracie ten ruch, czy jesteście absolutnie przeciwni. Koniecznie też zasubskrybujcie mój kanał, zbieramy 15 tysięcy subów, to jest ten cel na najbliższe miesiące, a teraz nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że Slisz to jest jedna z fundamentalnych postaci ostatnich kilku miesięcy Legii Warszawa. Można powiedzieć, że tak naprawdę od tej rundy wiosennej minionego sezonu jest to piłkarz absolutnie kluczowy. Trochę go zbudował Josue, obok którego no Slisz się uczy i zbiera te szlify i jest już takim, powiedziałbym, pełnoprawnym piłkarzem, człowiekiem, który naprawdę potrafi gdzieś przesądzać losy meczów i w tej Legii jest absolutnie kluczowym fundamentem, fundamentalnym zawodnikiem. No i też umówmy się, te ostatnie powołania do reprezentacji Polski niesamowicie zbudowały tego piłkarza. Przeniósł się na Łazienkowską zimą 2020 roku z Zagłębia Lubin. Wówczas Miedziowi otrzymali za niego 1,5 miliona euro, co jak na transfer wewnątrz ekstraklasy za młodego piłkarza no było bardzo dużymi pieniędzmi. W ogóle cała jego przygoda w Legii, tak jak zresztą w tej chwili widzicie na grafice, to jest łącznie 163 spotkania, 5 trafień, a także 10 asyst. No bez wątpienia ten sezon 21-22, gdzie rozegrał aż 50 spotkań, był taki najtrudniejszy w jego przypadku, najbardziej eksploatowany był właśnie wówczas pomocnik. Natomiast no też widać, jak na przestrzeni tych lat jego kariera się rozwijała. No w tym sezonie to są 33 spotkania, licząc oczywiście wszystkie rozgrywki, też te eliminacje, mecze w ligi i konferencji. No i najpewniej byłoby drugie tyle, no być może nie 33, tylko trochę mniej. Natomiast z pewnością sporo, gdyby oczywiście Slisz został w Warszawie. No i teraz pytanie kluczowe. Czy faktycznie musi tej zimy opuścić stolicę Polski? Jego kontrakt obowiązuje do grudnia 2024 roku, a więc równo rok do zakończenia umowy. No i teraz Legia stanęła przed takim bardzo trudnym wyborem. Oczywiście z punktu biznesowego to gdzieś się pewnie broni, bo Tomasz Włodarczyk podał, że Atlanta United ma za niego wyłożyć około 3,5 miliona dolarów. To jest mniej więcej 3,2 miliona euro, a więc pieniądze spore, biorąc pod uwagę właśnie na jego kontrakt. Natomiast pytanie, czy w tym momencie osłabienie Legii jest specjalnie rozsądne, bo tak jak powiedziałem, jest to piłkarz absolutnie kluczowy, a przed Legią przecież mecze w Ekstraklasie i ten dwumecz z Mol DFK. Mecz w Lidze Konferencja, wiadomo, że no Legia ma spore apetyty, myśląc właśnie o tej grze w Europie. Jak można było przeczytać w mediach, Atalanta United nie była jakby jedynym wyborem, jeżeli chodzi o Slisza, natomiast wygląda na to, że tak zdecydował się pokierować swoją karierę. Czytaliśmy od kilku tygodni, że kilka klubów włoskich na czele z Lecce było zainteresowane pozyskaniem Polaka, natomiast wydaje się, że najmocniejszą i najbardziej konkretną ofertę przedstawił klub z MLS. To jest szósta drużyna minionego sezonu Konferencji Wschodniej, która oczywiście awansowała do tej fazy playoff, natomiast tam od razu odpadła na etapie 1/8 i też chyba nie ma czego się wstydzić, bo przegrała z Columbus Crews, a więc ekipą, która ostatecznie wygrała cały sezon MLS. W tej drużynie gra m.in. Jafie Boch, a więc były skrzydłowy Wisły Kraków. Swoją drogą strzelił bramkę w meczu finałowym. Natomiast Atlanta United to jest też drużyna dość mocna, ale nie jakoś powiedziałbym bardzo mocna marketingowo. No raczej słyszymy o innych drużynach, chociażby na czele z Inter Miami. Jak popatrzyłem sobie na kadrę tej ekipy, z kim ewentualnie Slisz będzie rywalizował w środku pola, no to jest kilku naprawdę ciekawych zawodników. Tak jak widzicie na grafice, to jest przede wszystkim Tristan Muyumba, to jest także Ayani Fortune, nie wiem czy dobrze czytam, mam nadzieję, że tak, i na samym końcu Mateusz Rosetto, ten ostatni Brazylijczyk, jest obecnie wolnym piłkarzem, bo jego umowa wygasła po zakończeniu sezonu, natomiast być może gdzieś ponownie zwiąże się umową z Atalantą. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o profil gry tej drużyny, to ostatnie mecze grała ta ekipa formacją z trójką piłkarzy z pola, także tutaj podejrzewam, że jeżeli ten monitoring Slisza był na dobrym poziomie, no to jest to piłkarz, który wkomponuje się w profil gry tej drużyny.
drużyn, natomiast zawsze taki transfer do MLS, a więc taki teoretycznie skok w bok, jest gdzieś tam analizowany, czy to odpowiednia droga dla młodego polskiego piłkarza, który cały czas musi myśleć o kadrze, no bo umówmy się, że w tej drużynie trenera Michała Probierza był on piłkarzem jednym z podstawowych, a po drugie, czy to jest dobry moment na odejście z Europy, podczas kiedy no Legia jest w takim naprawdę kluczowym momencie, cały czas może walczyć o mistrza, ja zresztą w tej mojej symulacji powiedziałem, że Legia mistrzem będzie, tam też zostałem przez was dość mocno wyjaśniony. Natomiast fakt są taki, że przede wszystkim ten dwumecz z Molde, no to jest gdzieś taki atrakcyjny kąsek, przed którym można powiedzieć, Stisz trochę się wypisał. Natomiast cały czas trzeba patrzeć z tej perspektywy finansowej i Legia jako przedsiębiorstwo ma przecież takiego piłkarza, który jest gdzieś kuszony przez kilka zagranicznych klubów, no i też musi gdzieś stąpać twardo po ziemi, myśląc o zarobkach, a oferty ze Stisza z pewnością byłyby dużo mniejsze, gdyby ten piłkarz odchodził latem, a nie teraz w tym styczniowym okienku. Wielu polskich zawodników gra w Stanach, na czele z Mateuszem Klichem, czy z tą naszą już dwuosobową paczką w Charlotte FC, a więc Kamil Jóźwiak, a także Karol Świderski, no ten drugi najpewniej wkrótce trafi do Europy, być może tego zimowego okna, natomiast też występuje chociażby w Stanach Sebastian Kowalczyk, także to też gdzieś nie jest tak, że tam Polaków nie ma. Owszem są, owszem grają i cały czas mogą być przecież na radarze selekcjonera, no bo przecież regularnie jest powoływany Świderski, także zobaczymy, jaka przyszłość przed Bartoszem Sliszem. Przyszłość oczywiście z tej perspektywy reprezentacji. No i też pytanie, jaki poziom sportowy prezentuje Atlanta United, no bo jak sobie patrzę, no te wyniki naprawdę są niezłe, natomiast ciężko tak gdzieś konfrontować dwa kluby z różnych kontynentów. Oczywiście też pewnie wizja gry przeciwko Leo Messim czy innym gwiazdom w Stanach jest na pewno dla piłkarza atrakcyjna, no bo myślę, że te warunki finansowe no jakoś nie są diametralnie różne, jeżeli chodzi o jego uposażenie przy Łazienkowskiej. Kilka tygodni temu rozmawiałem z Sebastianem Musiolikiem, ten wywiad jest dostępny u mnie na kanale, także też zachęcam wszystkich, kto nie kliknął, to jest teraz odpowiedni moment. Tam Sebastian też mówił, że był kuszony kilka dobrych lat temu przez kluby z MLS ofertą finansową, warunkami, no i tym wszystkim, co dookoła, natomiast sam się na to nie zdecydował, jakby argumentując, że to było spore ryzyko, taka decyzja, którą gdzieś musiał podjąć, a która nie była łatwa dla niego i dla jego kariery, także zastanawiam się, czy tutaj Stisz naprawdę wszystko dobrze gdzieś rozważył, czy rozpatrzył kilka opcji, no bo tak jak powiedziałem na początku materiału, było spore zainteresowanie ze strony Lecce, także mógł ten zawodnik zostać po prostu w Europie, natomiast postanowił gdzieś podjąć duże ryzyko, zaeksperymentować, no i podjąć taką niełatwą decyzję. Sam jestem ciekaw, co go będzie czekało w Atalancie United, też dobra wiadomość na pewno dla Stisza, jest taka, że od lutego rozpoczyna się nowy sezon, także teoretycznie odchodzi w połowie rozgrywek w Europie, natomiast od początku roku 2024 no to będą nowe rozgrywki, także trafi gdzieś do nowej drużyny z czystą kartą, no i będzie mógł od początku budować swoje miejsce w tej nowej drużynie. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Bartosza Slisza. Kilka dni temu w jednym z materiałów o transferach dokonanych mówiłem, że jeszcze nie było bomby tej zimy w Ekstraklasie, że jeszcze żaden czołowy piłkarz Ekstraklasy nie opuścił. Tam kilka osób mi pisało w komentarzach, że przecież przypominałem Henrycha Ravas, no i rzeczywiście Ravas, no to jest duże nazwisko, natomiast myślałem bardziej o takich nazwiskach właśnie, powiedziałbym, w rozmiarze Bartosza Slisza. Sporo się też mówi o Vladanie Kovacevicu, być może Ernest Muci, natomiast szczerze mówiąc wątpię, jeżeli chodzi o Albańczyka, że Legia puściłaby dwóch piłkarzy mniej więcej na tej samej pozycji w tym samym oknie. Pytanie też jest jedno zasadnicze, kogo stołeczny klub pozyska w miejsce Slisza, bo podejrzewam, że ktoś tutaj będzie musiał zostać ściągnięty na tę pozycję, powiedzmy 6-8, zwłaszcza, że Legia gra cały czas o to mistrzostwo, które uważam, że jest absolutnie w zasięgu, plus oczywiście ten wspomniany dwumecz z Molde FK. To było na tyle, jeżeli chodzi o transfer, taki powiedział najnowsza plotka transferowa, natomiast wydaje się, że jest bliska realizacji. Być może jutro bądź pojutrze zobaczymy już tę decyzję oficjalną, także już się dowiemy, na ile faktycznie Slisz podpisał. Dajcie koniecznie znać, tak jak powiedziałem na początku materiału, co wy o tym transferze myślicie, czy popieracie, czy jesteście absolutnie przeciwni, patrząc jakby z różnych tutaj perspektyw, no bo jak każdy właściwie transfer, ta historia jest wielowątkowa i trzeba się pochylić jakby z różnych tutaj stron. Ze strony Legii Warszawa, ze strony samego piłkarza, jakie on miał opcje i czy mógł rzeczywiście w Legii pozostać i co dla niego jest najlepsze. Także koniecznie napiszcie w komentarzu na dole, co wy o tym myślicie. Kanał 365 dni o piłce, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. To jest ten czerwony guzik na dole. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.